Half of your team been touched, but you still wanna chat and a tough. Keep that energy live and a flesh, cause if I catch you, you're done. I can run my down real quick for giving me lippy, taking a piss, they flexing viz, don't bust no sticks. Siema, słuchajcie, live'ik złotówka, minuta, dobieg już końca. Wiecie dobrze o tym, 30 dni z przerwami live'a, łącznie 577 godzin przed komputerem. No i tak jak było obiecane, wąs zgolony. Mam nadzieję, że live'ik wam się podobał. Możecie też podzielić się w komentarzu tym, co wam się podobało bardziej, co mniej. I słuchajcie, też możecie napisać, jak ten filmik się wam spodobał. Wracamy z filmami, wracamy z normalnymi live'ami. Postarajmy się wbić 450 łapek w górę pod tym odcinkiem. Napiszcie komentarz, zostawcie suba, jeżeli jeszcze nie macie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Olololo, my się dzisiaj już widzieliśmy, kochana. No i siedzisz w telefonie. Ej, nie. Żałosne! Myślę, że żadna ciekawa dziewczyna też by się na mnie nie zatrzymała, jakbym był taki. Jeszcze pół biedy, jak na przykład z tobą rozmawiam i sobie coś oglądam. To się wtedy da. Jak nie rozmawiasz i oglądasz, to nie da rady. Ni chuja. Ty chodzisz do liceum jeszcze, nie? No, do technikum. A do jakiego lecisz? Do technikum hotelarskiego. O! Chodzę. Będziesz panią hotelarką? No. Będziesz składać ręczniki? Ale nie, serio, jaki to ma sens? I tak branża hotelowa w dzisiejszych czasach to chuja ciągnie. Na stewardessę bym się bardziej ciągła niż na tą hotelarską. Ale w technikum hotelarskim masz otwarte drzwi do bycia stewardessą? Mhm. Raczej nie. A to przecież jest technikum, które jest od razu na stewardessę. No jest, ale może kurwa nie u mnie, no. Terna coś ten, tego? Nie dało rady. Okej, okay, czyli masz plan bycie... Ej, kurwa, no jak chuj, kurwa? Nie użyłem dezodorantu. Masz dezodorant w sprayu? Umyj sobie te pachy, a nie będziesz psikał? On nie robi cygański prysznic. Cygański prysznic tak zwany. Ta już, jeszcze więcej, kurwa. Ja tylko znam metodę na czosnek w pępku, żeby nie zajść w siąże. I tam ją robisz, robisz, robisz i... Podku, ja już nie mogę z tym czosnkiem. A ona... Ruchaj mnie, ruchaj! Zatnij nos, zatnij nos! O, siema! Siema, gramy coś. Siema. Dawaj, graj na flecie. O Jezus, jakiś przegłos. Źle to kurwa robi. A z takim przegłosem ciężko. No i dobra, jak ty chcesz być stewardessą, to wiesz, że stewardessa nie może za bardzo mieć później takiego życia, tak jak mają wszyscy. Nie, nie szukam takiego życia. Ona chce mieć tylko kochanków w wielu krajach. Znaczy, no w sumie tak. Zawsze mogę wyjść za pilota samolotu. Czy... Ty dzisiaj mówisz, żebyś się źle czuła jako stripteaserka. Podobny zawód, jakby nie patrzeć. Dlaczego? I tu nie możesz mieć rodziny, i tutaj nie możesz. W sensie możesz, ale ciężko. Tu musisz ładnie wyglądać. I tu musisz ładnie wyglądać. Tylko różnica jest taka, że w stripklubie kurwa trzeba tańczyć, a ty w samolocie, musisz kurwa chodzić i pasy. Powodzenia życzę! Kurczę, powiem ci, że gorszy zawód jest stewardessa, bo musisz zapinać, nie? A co trzeba mieć, żeby być stewardessą? Jakieś studia skończone? Chyba tak. To ja nie wiem. Chyba? Ty nawet nie wiesz, co trzeba mieć, żeby być stewardessą. Ja mam taki plan, a czy jak pójdzie, to zobaczymy. Mało ambitnie chyba. No. Ja mam taki pomysł. YouTube na pierwszym miejscu, na drugim miejscu materiał z nas, z rzeczy tym się wiążące. I tak przyjebałem życie, jeżeli do C dojdzie, więc chyba marihuaninę. Ale taka prawda, wiesz, ile na zioleś chyba kasy robi? Zamieniam się w słuch. No dobra, ale to później może mogą cię tam i będziesz miał, że 20 lat. Co ci udowodni, że kwiatek kurwa w lesie jest twój? Co? O, Gawron, siema! No hej. Pamiętacie mnie? Jakie i tak dalej. A ja kojarzę coś twój głos, ale z twarzy nie pamiętam. Adrian, masz na imię? Przemek. Na butle wałem. Dobra, pozdrów zyskośnie, dobrze? Powiedz, że zadymiarz on szuka. Ale wykręcony. Wykręt młody, wykręt. Czemu nie ma czegoś takiego, że na przykład bandyci, kurwa, więźniowie sami na siebie muszą zarobić? Chcesz mi coś powiedzieć? Są wielkie projekty państwowe, typu zrobienie kurwa portu, przekopanie Mierzei Wiślańskiej. O, o, o. I kurwa powinien pilnować jeden z karabinem, drugi z karabinem. Łopata kurwa... w dłoni, kurwa, zapierasz, no. I stąd jest kasiora i chuj, no. Trzeba napisać do prezydenta Dudy z takim pomysłem. Dostać order kurwa zasłużonego i mieć emeryturę do końca życia 4000 miesięcznie i jestem ustawiony. Dzwonię kurwa do Dudy, nie? Wpiszę w internet numer do Dudy. 5 minutes later. Pałac prezydencki. Zadzwoń. Chwileczkę. Aha, mam czekać na zgłoszenie się recepcji. Nie ma muzyczki żadnej? No właśnie dziwne. Słabo jakiś ten prezydent. Halo?
Dzień dobry, proszę pana, bo ja dzwonię z takim pomysłem, w sensie... Siedzę z kolegą i się tak zastanawialiśmy, bo ostatnio rozliczaliśmy PIT i mam taki pomysł do, czy to do jakiejś administracji, do prezydenta, czy to może do Sejmu. Ostatnio było głośno o pracy nad kanałem nad Wiślańskim, o tym przekopie. Słyszał pan o tym na pewno, prawda? Ale pan do kogo zadzwonił? To może muzeum się dodzwoniłeś? Nie. A okej, to ma sens. Mów od razu, że z Andrzejem chcesz. A few moments later. I dzisiaj jest niedziela, nikt nie odbierze, no. To już pół roku mi się to trzeba ściągnąć. Mój też, patrz. Też mam. I ona już tak długo jest, że ona się już kurwa splaczała. No i wszystko dobrze. Jest zajebiście stary. Hej, cuczki, la 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 la. Znamy wasze sztuczki. Kute bobo, na jaranie jestem sobą. Na kaina w nosie, lecimy w samolocie. Palimy grube lolo. Zielone, robię sobie zielone. Bawię się łańcuch na mnie. Ej, co ty masz w ogóle na tej ścianie? To ty jesteś kurwa streamerem, ty jakieś masz niki tam top donate napisane na tej ścianie? To się nie dzieje non stop. Wykrzyknik. To się dzieje non stop. To się dzieje, no chuj, to się dzieje non stop. No właśnie, to jest tak źle zrobione, że on nie mógł tego przeczytać. Znajdziesz, że ona wygląda jakby była taką lalką i ona taki domek dla lalek, te szafy wyglądają jak takie dla domków. Ja widzę, że wy jesteście jacyś tacy totalnie odklejeni. Jak to odklejeni? To ty masz kurwa firanki w szafie. Jeżeli tujecie moją choinkę, to jeszcze moje cudowne szafy. Shut up. Kurwa, to ona miała choinkę, ale po naszym hate parku ona zmieniła lokalizację. O Jezus, jaki mały kuzyn! Pozywaj mnie! Ej stary, czemu palisz epa w takim wieku? To jest klepsydra. Okej! Okay. Ale przystojniak będziesz kiedyś, nie? Każda dupa będzie mokra z wody. Każda jest. Ile masz lat? 14,5. A ile masz wzrostu? 1,45 m. Hormony bierz. Mam leczenie. I co, normalnie ci dają jakieś kurwa probiotyki, żebyś urósł jak kurczak? Napierdają mnie drożdżami. Ale jeszcze potem mnie do piekarnika wkłada, żeby mógł. O kurwa, ty żyjesz? Wszystko dobrze stało? Nie. A właśnie, powiedz, czy mając 1,45 m, wprost proporcjonalne jest to do długości penisa? No właśnie, penis jest większy. A jak jej długości masz fleta? Nie powiem tego. No ja, powiedz! Ja na przykład mam takiego. Drewnianego, jak Pinokio. Wydłuża się wraz z kłamaniem. Nie słuchaj go. Umiesz układać kostkę? To nie jest dokładnie do układania, bo ja szukam alternatywek i je w Pokemony łapię. A i właśnie mi mówią, żebym się ojechał na łyso, bo wyglądam jak gej. Jesteś piękny. Ej, dobra, a jak tym... Jaki jest... Kim jest twój idol? Kamil PVP. A ja mi się wydaje, że ty mogłeś się inspirować trochę Multim z lat 2015. Mi właśnie mówią, że jestem albo Multi, albo Harry Potter. Masz takie włosy, jak on kiedyś miał. Tylko no on miał jeszcze taki fucking Justin Bieber na lewo miał. Masz no, tak... Hitler miał na lewo. Nein! Takie właśnie tutaj ciekawostki. Mówisz, że interesujesz się historią II wojny światowej? No i to bardzo, ja się bardzo interesuję II wojną światową. Mam nawet grę kurwa strategiczną. Dawaj jakąś ciekawostkę o aliantach. Dla aliantów kurwa pracował taki zjeb. I to się nazywał generał. On pochodził z Jugosławii chyba. Nie no z Jugosławii. No to wiadomo, że zjeb jak z Jugosławii. Chyba ty. A co sądzisz o wojnie na Ukrainie? Nie wiem, no słabio, nie? A nie pojechałbyś na front się napierdalać? No jakby było trzeba. Wziąłbyś swój kurwa karabin Nerf z Fortnite. A wiesz, że nawet mam taką zmyłkę. Wpierdalają się Rosjanie do Polski, nie? No. Więc normalnie wpierdalam taką czapkę na łeb. Oni już myślą, że jestem od nich. Ale ty masz kurwa złomka na tej czapce. Gdzie kurwa Rosjanie będą myśleli, że to oni? Ja, ty nie wstydzisz się dziewczyn zapraszać do swojego domu? No bo masz kurwa... No co, bo mam poduszkę z Fortnite'a? I co, i pościel ze Spidermana? Boże, czy ty to widzisz? One na to lecą totalnie. Wiesz, że ja mam takich kilka, bo muszę je codziennie wymieniać, co nie wiadomo z jakiego powodu. O kurwa.